odcinku pokażę Wam, w jaki sposób uzyskać dostęp do moich treningów. Wchodzimy na platformę, klikamy tutaj Zacznij, wybieramy zakładkę Subskrypcje, po czym przechodzimy do moich workoutów. Sprawdzamy szczegóły. I teraz tak, aby uzyskać dostęp, klikamy tutaj i zostajemy przekierowane na stronę z subskrypcją. Musisz zalogować się, zaakceptować regulamin i kliknąć zapłać. W tym momencie automatycznie zostaje odblokowany dostęp do moich treningów, które postuję codziennie wieczorem. Czyli zawsze jest jednodniowy poślizg. Czyli powiedzmy dzisiaj jest jaki dzień? Czwartek, to Ty ten trening wykonasz dopiero w piątek. I zobacz, co jeszcze zyskujesz. Tutaj opcje czatu. Czyli w momencie, kiedy będziesz miał jakiekolwiek pytania, możesz się ze mną kontaktować poprzez Messenger. I teraz tak, dziewczyny, zobaczcie, jak wyglądają moje treningi. Ja tutaj po prostu zapisuję, co robiłam. Czwartek wykonałam tabaty jumping jack, donkey kick, lunge jump, hips up, side plank i burpees, używając przy tabacie jumping jack gumki z trzema brzoskwinkami, która była umiejscowiona na wysokości połowy łydki. Dla osób, które mają dostęp do konta premium, te wszystkie ćwiczenia, nazwy albo większość nazw jest znana. Natomiast pokażę Wam, jak wygląda konto premium. To jest takie ułatwienie, bo w momencie, kiedy masz dostęp do konta premium, wchodzisz na plan treningowy, który przygotowałam dla Was, które wykonują dziewczyny z treningów personalnych oraz z live streamów i mamy we wtorek na przykład tabata jumping jack. Klikam, otwieram w nowej karcie, na przykład tabata tap to the front side and back albo squat jump. Otwieram sobie wszystkie te tabaty klikając prawym przyciskiem myszki i wykonuję ten workout w czasie realnym. Co to znaczy? Zobaczcie. Klikam. Welcome to Beachbody Program. Koncentrujesz się tylko na sobie, na swojej technice. Four, three, mamy timer. Two, one. Mamy muzyczkę. Mamy napisane, która to runda. Tutaj leci czas. A tutaj ja skaczę. Ok. Natomiast tak wygląda konto premium. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o mój trening, no to wpisuję tylko, co zrobiłam, bądź, zobacz, w sobotę, czego nie zrobiłam. Czyli masz tutaj dokładnie czarno na białym, widzisz, co robię. W poniedziałek, wtorek nie było treningu, czyli tak naprawdę we wrześniu wykonałam raptem 8 treningów. Oczywiście to nie był jakiś przykładny miesiąc, ale też chcę Tobie pokazać, że nie każdy jest idealny, nie każdy trzyma się swojego programu treningowego. Czasami zdarzają się gorsze dni, czasami nie ma się czasu, ale zauważ, że moja forma, moja figura się nie zmienia. Dlatego tak bardzo zachęcam Ciebie do przepracowania przede wszystkim solidnie pierwszych 3 miesięcy, a później całego roku. I dlatego konto premium dla osób dopiero zaczynających przygodę z metodą Wanda Training będzie najlepsza, ponieważ dzięki niemu osiągniesz dostęp do ponad 365 różnych workoutów. Codziennie publikowałam dostęp, ale na ten temat dowiesz się w kolejnym odcinku albo jeżeli klikniesz tutaj konto premium i wtedy poznasz szczegóły. Zjeżdżamy na sam dół i dowiesz się, na czym polega konto premium i jak wykupić dostęp.